Niedawno powstały mural przy ulicy Wałowej obok pomnika generała Józefa Bema został oszpecony. Z malowidła wystaje około półmetrowa rura. Komin nie tylko psuje wygląd muralu, istnieje także niebezpieczeństwo, że skraplająca się para wodna będzie spływać po malowidle. Bez wiedzy Rady Osiedla, która była sprawcą tego oto dzieła, plus bez wiedzy Miejskiego Zarządu Budynków, ktoś sobie zrobił po prostu samowolkę budowlaną. Wyglądało to w ten sposób, że już komin był wcześniej. Komin był odpowiednio przygotowany i zabezpieczony po namalowaniu muralu w kolorach maskujących na koszt Rady Osiedla Starówka. Także nie był widoczny, a po praktycznie 2 tygodniach odsłonięcia muralu ktoś sobie zrobił właśnie tego typu samowolkę, czyli wystającą rurę kajnerową z pięknego dzieła sztuki wykonanego przez Anię Kropiowską. Głosiliśmy tę sprawę do Miejskiego Zarządu Budynków, który jest właścicielem i zarządcą nieruchomości. I tutaj już niestety resztę rzeczy takich typowo ekspertyzy czy jakieś działania prawne, czy jakieś działania skuteczne w celu likwidacji tego typu rzeczy już będzie należało do gestii Miejskiego Zarządu Budynków. Lokator lokalu, który dokonał tego zniszczenia, powinien zostać wezwany do przywrócenia stanu poprzedniego, naprawienia uszkodzonego muralu. Powinien zostać obciążony kosztami naprawy tego fragmentu muralu co najmniej, a następnie powinien wystąpić w normalnej procedurze prawnej o zgodę na montaż tego typu odprowadzenia spalin. W ogóle dziwne się wydaje, że spaliny są wyprowadzone na zewnątrz przez ścianę budynku, a nie do przewodu kominowego, jak powinno być. W tym momencie na tej rurze będzie się skraplać para wodna, będzie się zatrzymywał deszcz i nie wiadomo, czy zacieki z tego nie zniszczą dalszej części muralu poniżej tej rury. Więc konsekwencje powinny być bardzo poważne dla tej osoby. Dodajmy, że mural powstał z inicjatywy Rady Osiedla Starówka i kosztował 25 tysięcy złotych. Pracujący nad bezpieczeństwem wszystkich podróżujących po drogach policjanci zakończyli późnym wieczorem prowadzoną od czwartku ogólnopolską akcję Znicz. W czasie działań nad bezpieczeństwem podróżnych czuwali policjanci i strażnicy miejscy. Funkcjonariusze przede wszystkim zapewniali płynność i bezpieczeństwo ruchu w rejonach cmentarzy, na drogach dojazdowych do nich oraz na głównych ciągach komunikacyjnych naszego województwa. Szczególna uwaga zwracana była na bezpieczeństwo pieszych. Nie mamy żadnej ofiary śmiertelnej. W ciągu tych dni doszło do 2 wypadków. Były to wypadki, gdzie ucierpiały osoby piesze. Natomiast w chwili obecnej właśnie policjanci Wydziału Ruchu Drogowego pracują na miejscu wypadku, do którego doszło w Zbylitowskiej Górze. Tam kursant kierujący pojazdem nauki jazdy zatrzymał się na skrzyżowaniu w związku z nadawaną sygnalizacją. Natomiast pojazd, który nadjeżdżał z tyłu, był to pojazd ciężarowy, nie zdążył się zatrzymać, doszło do najechania na tył poprzedzającego pojazdu. 2 osobom w chwili obecnej udzielana jest pomoc medyczna. Jeśli chodzi o zdarzenia związane z nieczciwymi kierującymi, to takich zdarzeń nie odnotowaliśmy. Natomiast policjanci intensywnie pracowali, zatrzymaliśmy w ciągu tych 6 dni już 19 kierowców, którzy kierowali na tak zwanym podwójnym gazie. Rekordzistę zatrzymali policjanci Komisariatu Policji w Żabnie, kierujący rowerem ponad 3 promile. Również policjanci Wydziału Ruchu Drogowego ujawnili w Tarnowie na ulicy Lwowskiej w rejonie cmentarza właśnie osobę kierującą samochodem. Ten kierowca miał ponad 2 promile alkoholu. W czasie działań doszło do około 30 kolizji. Większość były to niegroźne stłuczki parkingowe. 2 zdarzenia odnotowaliśmy 1 listopada w rejonie cmentarzy. Było to zdarzenie, gdzie kierujący samochodem przyjechał zbyt blisko przechodzących osób. Doszło do uderzenia lusterkiem, do otarcia się o te osoby, które szły w kierunku cmentarza. Natomiast kolejna kolizja to było typowe najechanie na tył poprzedzającego pojazdu. W czasie trwania tych działań mieliśmy również 5 zdarzeń. Były to kolizje z sarnami, które były zgłoszone i obsługiwane przez policjantów Wydziału Ruchu Drogowego. Dodajmy, że podczas każdej kontroli drogowej badany był stan trzeźwości kierującego. Z
Studenci Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Tarnowie będą mogli przejść profesjonalne szkolenie wojskowe. Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego wraz z Ministerstwem Obrony Narodowej uruchomiło właśnie pilotażowy program tzw. Legii Akademickiej. Głównym celem tej inicjatywy jest przygotowanie odpowiedniej liczby wyszkolonych żołnierzy rezerwy na potrzeby Sił Zbrojnych Rzeczpospolitej. Edukacja wojskowa odbywać się będzie w dwóch wymiarach – teoretycznym i praktycznym. Uczestnik tego kursu po egzaminie, myślę, że nie będzie to jakiś egzamin trudny, otrzymuje pierwszy stopień wojskowy, a więc żołnierza szeregowego rezerwy, a oprócz tego nabędzie pewnych doświadczeń, kompetencji, są przygotowane liczne zajęcia z taktyki, ze strzelania, ratownictwa medycznego, przepisów. Po odbyciu tego kursu uczestnik otrzymuje świadectwo odbycia tego kursu. Myślę, że będzie ono przydatne dla tych, którzy wiążą swoją karierę później w służbach mundurowych, w Wojsku Polskim, Policji, Straży Granicznej, Straży Pożarnej, w urzędach, których na co dzień zajmuje się szeroko rozumianą administracją dla bezpieczeństwa, czy też innych zawodach, gdzie może to być przydatne. Zajęcia z wiedzy o wojsku i wojskowości odbywać się będą w murach PWSZ, natomiast ćwiczenia w jednostkach wojskowych, centrach i ośrodkach szkolenia. Aby jednak móc biegać z karabinem po poligonie, konieczne będzie pozytywne zaliczenie części teoretycznej. Tarnowskie Centrum Kultury zaprasza na wystawy zdjęć dokumentalnych BZWBK Press Photo 2017. Są wśród nich dwie prace Michała Stańczyka z Tarnowa, który zdobył nagrodę specjalną Banku Zachodniego WBK oraz pierwsze miejsce za zdjęcie pojedyncze w kategorii sport. Zdjęcia zaprezentowane będą w 6 kategoriach konkursowych: wydarzenia, życie codzienne, sport, kultura i sztuka, natura i portrety. W ramach wystawy w Tarnowie odbędą się również dwudniowe warsztaty fotograficzne. Wernisaż wystawy 3 listopada o godzinie 18. Poza tym wystawie towarzyszą warsztaty fotograficzne, które prowadzi Kalina Jonderko, również laureatka tegoż konkursu, ale też laureatka Grand Prix Photo i wielu innych wyróżnień, warsztaty fotograficzne pod tytułem Od pasji do profesjonalizmu. Częścią warsztatów, a także wstępem do wystawy będzie spotkanie, które prowadzi Kalina Jonderko, a poprowadzi je z laureatem również tego konkursu, tarnowianinem Michałem Stańczykiem. To spotkanie przed wernisażem o godzinie 16.30 również w Galerii Tarnowskiego Centrum Kultury. Na wystawę składają się zdjęcia pokonkursowe, jest ich łącznie 149. Wernisaż odbędzie się 3 listopada, a wystawa potrwa do 15 listopada w Tarnowskim Centrum Kultury.